Witajcie, drogie dziewiarki. Po sobotnim naszym spotkaniu na żywo pojawiły się różne pytania i prośby, także postaram się dzisiaj pokazać Wam zabawę kolorami we włóczce Mohelux. Pokażę Wam paletę kolorów tej włóczki. Te wszystkie kolory są dostępne na naszej stronie, tak nawiasem mówiąc. Pokażę również bluzeczkę z Bluma, którą w sobotę miałam na sobie, więc nie za bardzo ją mogłam tak z przodu, z tyłu pokazać. Aneli wtedy prosiła mnie, żebym wstała. Wstałam, więc widziałyście całość, a teraz mogę po prostu pomachać tą bluzką z przodu, z lewa, pokazać szef. Pokażę Wam również, bo pojawiło się w sobotę, mój szaliczek z włóczki Merino Pailettes. To jest szaliczek, będzie na niego zbliżenie. Pokażę w zbliżeniu ażur z owijką, jak również zaanonsuję wzór, który pojawi się dziś, jutro, w najbliższych dniach. Wzór na szal z włóczki Janet połączonej z lejsem. Także to tak w telegraficznym skrócie. No więc zaczynamy. Włóczka Mohair Lux w ofercie naszego sklepu od dość dawna. Znacie, lubicie, kupujecie, ale ja tak postanowiłam pokazać ją w palecie kolorów. Tutaj jest jedna strona palety kolorów, a tutaj mamy drugą paletę. Tutaj, o, pięknie się prezentują te kolorki. I tak pomyślałam sobie, że tak właśnie lato sprzyja, nadchodzące lato, które tak puka do naszych drzwi, sprzyja takim właśnie bardzo letnim kolorom, i dlatego przygotowałam tutaj te segregatorki z różnymi moteczkami tej włóczki, żeby pokazać Wam szal z czterech kolorów Mohair Luxa, dziergany w różnych kolorach, nie tym samym, na drutach po prostu takich, jakie macie. Ja preferuję do tej włóczki druty numer 375. Przepis na szal jest taki. Bierzemy sobie cztery wybrane przez nas kolory włóczki Mohair Lux. Oczywiście nie musi być to włóczka Mohair Lux, no ale my tak, moim zamysłem było, żeby zapoznać Was z tą włóczką, żebyście spróbowały, bo powiem Wam, że kto spróbuje Mohair Luxa, ten już po prostu chciałby więcej kolorów przerabiać. To jest troszkę jak sol de grade. Więc bierzemy druty numer między 3,75 a 4, kto robi bardzo luźno, może wziąć druty numer 3,5. Nabiera 100 oczek i dzierga od razu jerseyem prawym do dokończenia się motka. Potem zmienia sobie kolor na inny i tak przez cztery motki. W sobotę pytałyście, jaki rozmiar szala się uzyskuje poprzez takie właśnie taką operację. Mój udzierg z jednego motka tej włóczki to jest około 41 cm, więc taki szal z czterech motków ma powyżej 1,60 m, także przewyższa mnie wzrostem, bo ja mam 1,60 m. Także tu Wam pokazuję paletę kolorów. Może jeszcze tak ją pokażę. O tak. Tutaj tak można na nią popatrzeć. I pokażę Wam, jakie kolorki ja sobie wybrałam na mój szal. Ten szal nie jest jakimś nowym pomysłem, bo dawno temu Dorotka z Wrocławia zrobiła skicilka z czterech kolorów taki szal. I później był taki wśród naszych wrocławskich dziewiarek, ale nie tylko, bo jak wiadomo, pomysły bardzo łatwo się przenoszą na inne środowiska dziewiarskie. Także powstały różne wersje tych szali. No i właśnie przy okazji tej palety ja postanowiłam przypomnieć, jaką fajną dzianiną jest szal z czterech kolorów Mohair Luxa. Bo to nie musi być koniecznie szal, żeby się pobawić kolorami. To może być oczywiście sweterek. Ale tutaj mamy, to jest moja wersja. To jest tak, to jest kolor brzoskwiniowy, taka jasna, jasna morelka. Tutaj miałam krewetkowy Mohair Lux Lamé, który właśnie tak fajnie mi grał z tym kolorkiem. A dziewczyny Stasia i Inusia dobrały mi ten zielony. A jak był zielony, to musiał być koniecznie taki różowy, bo to tak właśnie fajnie mi grało. Więc tym sposobem już jestem na różowo. W sobotę byłam na zielonym etapie, już jestem na różowym etapie, niebawem będę kończyć. I szal jest długi, tak długi jest. Będzie przewyższał mnie swoją długością. Szal do letniej sukienki, tak się prezentuje.
I teraz Wam pokażę inne wersje kolorystyczne. Propozycje tylko. To nie jest oczywiście tylko i wyłącznie to, co my tu pokażemy, bo możecie tworzyć własne zestawienia. Tu jest taki segregatorek, jak widać. Piękne kolory, zielono-niebieskie. I w sobotę wybierałam dla Was tak na gorąco pasujące kolory. To można naprawdę komponować. Tu jest dla tych pań, które lubią turkusy i niebieskości. Ten haber nadaje temu taki właśnie taki pazurek. Oczywiście to nie musi być tak. Tutaj może być tak dla takich pań, które by nie chciały być ten jasno-niebieski, żeby im ten turkusowy, bo może być też jasno-niebieski. Kolejność motków według mnie też ma znaczenie, bo żeby one tak korespondowały ze sobą te po bokach. Także tutaj są turkusy i niebieskości. Numery naszych tych propozycji, numery motków naszych propozycji pokażemy, będą zdjęcia takie, jak my to widzimy, bo oczywiście to naprawdę można sobie dowolnie komponować. Na przykład z tego, co tu mamy, prawda? Tak zupełnie spontanicznie. I teraz tak. Czy ten jasno-niebieski? Czy tak? Czy może on tu nie powinien występować? A może dać tutaj troszkę ciemnego? Także no, te nasze propozycje Wam pokażemy. Tu jest dla pań, które lubią niebieskości i turkusy. Tutaj mamy zestawienie dla pań, które by chciały połączyć ze sobą szarość, czerwień i granatowy. Prawda? Zobaczcie, przekładając motki, tak też mogłoby być. O, tak by mogło być. Prawda? Że one do siebie pasują, te tutaj, a te się stykają i też pasują. Także to jest taka propozycja. Tutaj mamy taki kolor, takie zestawienie. Dla pań lubiących musztardę, zieleń, turkus. Tutaj mamy zestawienie tak zwane różowe. No i tutaj też można by troszkę pożonglować tymi motkami. Zrobić tak. Tak i tak. Jak myślicie? Albo według mnie raczej tak. Tak i tak. Albo tak, kochane, to jest naprawdę tyle możliwości. To jest dla pań, które lubią różowy. Tu jest zestaw, tak jest przyszykowany jako zestaw Stasi, bo ona sobie to tak odnalazła. Taka zgniła zieleń, beż, musztard, taki miodowy i turkusowy. Takie zestawienie kolorów. Numerki będą dostępne na stronie, te nasze propozycje. Zestawień kolorystycznych. W sobotę wzbudziło to wiele, wiele pytań, emocji, bym powtarzała numery kolorów, jakie chciałybyście tworzyć swoje szale. Nie bójmy się kolorów, nie bójmy się zestawień. Także no to jest właśnie zabawa kolorem z włóczką Mohair Luxe. Padło pytanie w sobotę. Czy można szal wydziergać z włóczki Merino Pailletes? Jako taki przykład pracy potwierdzam, że można wydziergać szalik. Ja wydziergałam taki szaliczek. To jest szaliczek, to nie jest szal, bo tak w ogóle to ja nie lubię dziergać szali. To są prostokąty zazwyczaj. Dla mnie nudne dzianiny. Także szali nie mam wiele w swojej garderobie, no ale jakieś tam popełniłam. Więc to są cztery motki włóczki Merino Pailletes. Proszę, tak, i on się zwija na bokach, on taki ma być. Zaraz Wam pokażę, jak ja go noszę. Ja go noszę tak. Owijam sobie tu. I tak, tu mam mikrofon, muszę uważać, żeby nie haczyć o mikrofon. No i ja go noszę tak. I to są cztery moteczki. Zważyłam przed filmem, ponieważ dziergałam to dość dawno, już nie pamiętałam. Druty w okolicach trójki. To jest cieniutka włóczka, więc nie były to za grube druty. Tak mi się wydaje, że na trójkach dziergałam.
że takie coś. No, lubię cekiny. Widać, prawda, z różnych moich działań, że lubię cekinki przerabiać. Szaliczek, cztery motki włóczki Merino Pailetes, zwinięty, tak wygląda niepozornie, ale oczywiście można go poprostować. On po prostu już jest używany intensywnie i on taki o, tak się pozwijał. Uważam, że to jest bardzo fajnie, jak on się tak zwija, po prostu jest taka dzianinka. Można mieć zwykłą marynareczkę, zwykłą bluzkę, omotam się tym szaliczkiem i już wyglądam inaczej niż zazwyczaj. Także to jest ten szaliczek jako odpowiedź na pytanie jednej z pań, czy można z Merino Pailetes wydziergać żal. Można, bo niby czemu nie. W sobotę na spotkaniu miałam na sobie bluzeczkę z Bluma. Tutaj przyniosłam ją pokazać, bo mogę pokazać, jak to, że ja tutaj nie robiłam żadnych wykrojów. Ona wygląda tak. Są to dwa prostokąty zszyte. Na przodzie dekolt jest większy niż na przodzie jest większy niż z tyłu. Z tyłu jest tylko delikatne, naprawdę na dwa rzędy wycięcie na parę oczek, na trzy oczka. Ona wygląda tak z przodu, a tak z tyłu. Tutaj obrobiłam rękawki, obrobiłam jeden rząd oczek lewych i po prostu zamknęłam. To samo zrobiłam z przodu. To taka minimalistyczna bluzeczka. Dwa motki miałam Bluma i z tych dwóch motków Bluma pokażę, co mi zostało. Zostały mi o takie. I to jest 100 gramów, czyli cała bluzka waży 200 gramów, bo dwa motki to 300 gramów. I tutaj mam resztki z tych dwóch motków. Całkiem sporo włóczki. Jeszcze gdybym chciała rękawki, myślę, że spokojnie by takie za łokieć jakieś mi wyszły. Także tutaj jest resztka z tych dwóch motków Bluma. A Blum to już wiecie, to jest mieszanka bawełny, wiskosy i lnu. Doskonała na letnie bluzeczki. Taka jest lejąca, dobrze się układająca, nie jest sztywna, bo Margarida się pytała, czy len nie powoduje, że to jest sztywne. To nie jest ani trochę sztywne, także to jest Blum w bluzeczce. Mam nadzieję, że zerknicie na Bluma, że może zarażę Was tą moją taką pasją szukania nowych jakichś włóczek, co można z nich wydziergać, no i tak dalej. Następną rzeczą, jaką w sobotę anonsowałam, ja to nazwałam ażur z owijką. Ja Wam tu pokażę, położę. Jest to motek Bluma, przepraszam, to o Blumie mówiłam. Jest to motek włóczki Malibu. I to Malibu wzór znalazła w jakiejś starej gazetce moja córka, która zaczęła sobie dziergać z koloru antyczny róż. Nie mamy już tego koloru w ofercie. To jest kolor fuksjowy. I tenże ażur z owijką, schemat tego ażuru będzie dostępny pod filmem, bo uważam, że jest to bardzo taki plastyczny, fajny wzór do letnich bluzeczek. Ja sobie żartuję, że tu mam dużą próbkę, bo ja nie wiem jeszcze, czy to będę kontynuować. Wiecie, różne pomysły przychodzą dziewiarcy, że mogą to być na przykład całe ażurowe plecy, właśnie tym wzorem, a przód będzie jerseyowy i tylko gdzieś na dole będzie jakaś linia tego ażuru, żeby nawiązać do tych pleców. Co będzie, czy będzie, wiecie, nie wiem, ale wzór jest fajny, bardzo szybko się dzierga, bo dzierga się od owijki do owijki. A tę owijkę robi się w bardzo prosty sposób, tylko to też wymaga pewnego wyczucia nitki, bym to nazwała. W pierwszym rzędzie to wyczucie jeszcze nie występuje, ale im wyżej, tym to napięcie tej niteczki uzyskuje się już i później już naciągając ładnie, bo już wiemy, już mniej więcej potem wiem, jak mocno muszę naciągnąć tę nitkę, uzyskuje właśnie taki ażur z owijką. Także tu Wam pokazuję, może kogoś zainspiruje. Wiem, że Stasia z Bluma dzierga tę bluzeczkę właśnie takim wzorkiem. No tak o wygląda, jest to wyprane, jest takie lejące. To jest też zasługa włóczki, że ten wzór na tej włóczce jest taki właśnie bardzo ażurowy, bo wydziergany z innej włóczki, jakiejś takiej sztywniejszej, już nie będzie tak ażurowy, bo się nie będzie tak układał.
Czy Was zainspiruje, dajcie znać, czy korzystacie, czy wykorzystałyście. W ogóle sobie pomyślałam, że tym wzorkiem można zrobić plisę na dole. Czyli na przykład robimy tylko powtórzenia tej owiki około trzech, może czterech, a później przechodzimy na jakiś gładki wzór. I wychodzi taka plisa. A później wykorzystujemy ten wzorek tylko na mankiecie rękawka i też. Także podoba się Wam? Jeżeli Wam się podoba, to piszcie do nas. W ogóle taka interakcja z Wami jest bardzo ważna. Czy korzystacie z tych rzeczy, o których mówimy? W sobotę na czacie były panie, które nie mam wątpliwości, że korzystają. Pani Joko nawet napisała, że ona z co trzeciej inspiracji korzysta, ponieważ nie nadąża z każdą. Także tutaj jest nażur z owijką. Schemat dostępny na naszej stronie. Tutaj Wam jeszcze pokażę próbkę z włóczki Janet. Zrobiła ją Stasia. Jakim wzorem? No właśnie, właśnie. Ażur z owijką. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej obok siebie położę. Jak zupełnie, jak włóczka. Cóż, dobór właśnie. Może być ten sam wzór potraktowany. Zerknijcie. Tutaj jest taki wypłaszczony, jest lejący, a włóczki Janet to jest na drutach numer 5. Nie uzyska się tak lejącej dzianiny. I tutaj jest zupełnie inny. Ten nie prześwituje tak bardzo, a tutaj bardzo daje tak tym tłem. A tutaj nie. Tutaj jest właśnie taki bardziej plastyczny, wypukły, mimo że próbka wyprana, to jednak włóczka robi naprawdę bardzo dużo w połączeniu z wzorem. Także ten sam wzór wydziergany różnymi włóczkami, jakby zupełnie inne dzianiny. Włóczka Janet na drutach numer 5 już jest na naszej stronie. Jest niewiele kolorów, tak ja zamówiłam takie pastelowe kolory. Z tego powodu, że do tego projektu, kto chciałby dziergać ten szal taki w pastelowym połączeniu z lejsem. Ale jeżeli chcecie inne kolory włóczki Janet, to po prostu napiszcie do nas, postaramy się je zamówić. Także tutaj jest tym wzorem włóczka Janet. A tutaj Inusia wykonała taki wzorek. Taki wzorek z włóczki Janet. Fale, ażurek delikatny. Włóczka Janet nie jest włóczką, która nada się na takie misterne jakieś ażurki. To jest włóczka raczej na letnie kardigany, takie wierzchnie odzienie, albo taki na przykład szal, jak wam zaraz pokażę. Ona się nie nadaje tak, jak ona się nie ułoży, tak jak układa się Malibu. Także każda włóczka do czegoś innego służy. Także tutaj mam dwie próbki z tej włóczki, dzięki Stasi i innie. Wykonane. Dziękuję im bardzo za to. I tak, co jeszcze bym Wam chciała powiedzieć? Że tenże szal, czterech moich, niezależnie z ilu kolorów, ile byście chciały połączyć, nasza propozycja jest czterech kolorów. Najlepiej dziergać na bambusowych drutach, na oliwnych drutach, ogólnie na drewnianych, na takich, po których poślizg moherku nie będzie odczuwalny. Ale też doskonale do tego służą druty Adinovel, które mieliśmy uzupełnione stany magazynowe i myślę, że większość rozmiarów jest na stanie. Adinovel mają przekrój kwadratowy i mają takie nacięcia. Już to pokazywałam, myślę, ale to nigdy nie zawadzi. Znów powiedzieć, znów pokazać. Mają nacięcia na drutach. Takie wgłębienia, o to jest właściwsza nazwa, wgłębienia, które powodują, że oczka nie zlatują tak bardzo jak ze zwykłych metalowych drutów. Także do śliskich włóczek typu bambus, jedwab, moherek dobrze jest używać wtedy drutów, które spowalniają, są bardziej takie, nie mają tego poślizgu. Więc to jest propozycja do dziergania z śliskich włóczek. Druty Adinovel dostępne są w różnych długościach żyłek. Zachęcamy Was do zapoznania się z tymi drutami. Zawsze jak trafia jakaś klientka tak indywidualnie do sklepu naszego na Karmelkową i prosi o fajne druty, to ja właśnie proponuję jej takie druty, ten Novel.
A to jest bardzo miłe, gdy wraca i mówi, że one są doskonałe i kupuje następne rozmiary. Także to znaczy tyle, że po prostu w tym miałam rację, że one są fajne. Następna rzecz, Werena. Nowa gazetka z letnimi dzianinami, zatytułowana po prostu Ochota na lato. No i właśnie ta gazeta w środku ma ochotę na lato, chętkę na lato. Są piękne pokazane połączenia. Tu pokażę parę do górnej kamery. Zestawienia kolorystyczne, tutaj kilka przejdę. O, to jest bardzo energetyczne zestawienie fuksji z takim pomarańczowo-czerwonym kolorkiem. Tutaj mam też kompozycję czerwonego z różowym. Tutaj jest połączone pomarańczowy, różowy i czerwony. No i zobaczcie, zobaczcie, jakie przepiękne połączenia. Bardzo energetyczne. Piękny topik. Zachęcam do zapoznania się z Wereną. Wydawnictwo jest w języku niemieckim, ale czytanie schematów jest absolutnie rzeczą międzynarodową i do tego nie trzeba znajomości języków po prostu, żeby przeczytać schemat. No, także Werena. Odkładam tak wszystko, o czym powiedziałam. W sobotę pokazywałam sweterek wydziergany przez Inusię, który świeżutki był zdjęty z drutu, wyprany. O, on wygląda tak. Kardigan, rękawek ze ściągaczykiem tutaj pięknym takim. I teraz powiem o połączonych włóczkach. Włóczki te tutaj były użyte. To jest fantastiko, jest to moherek, bo tam pojawiały się komentarze, co to jest fantastiko. Fantastiko jest moherkiem. Moherek połączony z poliamidem. Maleńkie moteczki metrów około 200. Inusia połączyła z drugą cieńką włóczką. Jest to lace dropsa, czyli jest to mieszanka jedwabiu z alpaką. Babo Jola pytała w komentarzu, jakie to włóczki. Babo Jola, niezależnie, nie musisz szukać w danej nazwie włóczek, bo wiem, że ty nie mieszkasz w Polsce i być może nie występują dokładnie te włóczki. Poszukaj kolorowego moherku cienkiego, bo tak właśnie tutaj Inna zrobiła, że to po prostu był cieniowany moherek i dodaj do tego drugą cieniutką nitkę. Nitkę, która w zrobieniu będzie taka ciężka, lejąca, czyli żeby była z udziałem jedwabiu. On gwarantuje to, że dzianina jest właśnie taka, rozumiecie, taka ciężkawa, ale to nie jest ciężkie, tylko właśnie ten jedwab powoduje układanie się sweterka. Fantastico połączone z Lace and Dropsa. Także po prostu kolorowy jakiś moherek, wielokolorowy i do tego niteczka z udziałem jedwabiu. A tu mam drugą dzianinę. Inusi, włóczka Divina. Divina od Lang Yarns. Tu są plecy. Plecki są niegrzeczne, jak ja się tak sobie żartuję, a przodek jest bardzo grzeczny. Także robione raglanem od góry, piękna linia raglanu, zerknijcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj jest raglan, tu po bokach korpusik dziergany, zerknijcie, jest tak pięknie tutaj wyrzeźbione, że tak to powiem. Bardzo ładnie, starannie wykonane. Inusia dzierga bardzo, bardzo starannie. A tak w ogóle to sobie sama zaprojektowała ten swój sweterek. Także bardzo zdolna. Cieszę się, że z nami pracuje. Tu jest sweterek z włóczki Divina. Lang Yarns, połączenie modalu, bawełny i jedwabiu. Ciężkie właśnie takie, lejące. Ja na takie włóczki mówię włóczki kameleon, bo można je przerabiać i na drutach numer 4, i na drutach numer 6. I wtedy się uzyskuje zupełnie inne efekty. A ostatnią rzeczą, o której chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jest szal, bo tak w ogóle, to, że tak powiem, przerabiamy FAM numer 263.
Tak, od naszych spotkań na żywo, które się zaczęły dokładnie w pierwszy dzień wiosny, to tak jak w szkole przerabiamy jakąś lekturę, więc naszą lekturą tutaj do przerabiania jest FAM numer 263, bo to już kilka rzeczy z tego pokazywałam. No i tak właśnie chciałam Wam pokazać odnośnie Janet, dlaczego się pojawiła ta włóczka w naszej ofercie. Ano z tego powodu tego szala. Szal jest wydziergany z dwóch włóczek w tym samym kolorze. Jest to lace, langa i Janet. Janet jest to mieszanka bawełny z poliamidem. 50 gramów to 120 metrów. Lace ma 25 gramów, to około 310 metrów. Staram się pamiętać te wszystkie metraże, żeby móc Wam tak z głowy to powiedzieć. A tutaj jest wykonany komin z tych włóczek. A worek, gdyby ktoś bardzo zapragnął, to z połączenia tych włóczek może sobie wydziergać taki kardigan. O, taki. To jest też połączone, to też są połączone włóczki Janet i Lace. A dlaczego ja o tym szalu powiedziałam? No, pomyślałobyście sobie, co za filozofia wziąć dwie włóczki, cienką i grubą, i wydziergać z tego szalu. Ano dlatego mnie to zainteresowało, ponieważ dokładnie tłumacząc, wzór składa się z sześciu rzędów, powtarzanych. Ja tutaj nie będę dziergać, bo to też szkoda czasu. Ja tylko powiem w skrócie. To jest moja próbeczka z tych włóczek. Ja mam tutaj w kontrastowych kolorach, bo po prostu nie miałam białego lejsa, a miałam białą Janet. Także wzór się składa z sześciu rzędów i pierwszy rząd przerabia się oczkami prawymi, włóczką Janet. Drugi rząd również prawy, czyli gdy będziemy miały, załóżmy, że to będzie mój początek robótki, czyli będę miała pierwszy rząd oczek prawych, włóczką Janet. Ja teraz przerobię ten rząd na tych paru oczkach, które mam na drucie. W ogóle całość się przerabia drutami numer 5. Czyli włóczka lace będzie tworzyła delikatną siateczkę. I ja zakładam, że to jest mój początek robótki. Pierwszy rząd oczkami prawymi. A drugi rząd mówi o tym, że robimy też jako prawy rząd, czyli ten, który widzimy, ale inną włóczką, czyli lace'em. Więc teraz biorę sobie druty, przeciągam na początek robótki z powrotem, dołączam włóczkę lace, czyli ja mam ją tutaj dołączoną. Troszkę mi się tutaj splątało. Po jakichś tam paru rzędach dochodzi do wprawy. I ten drugi rząd również przerabiam oczkami prawymi. Więc sobie dziergam. Oczka prawe. Lejsem. Zamysłem autora wzoru byłoby się to odbywało tym samym kolorem włóczki. Wtedy widać takie ślady bardziej przeźroczyste i bardziej stałe. I teraz trzeci rząd, posłuchajcie, to jest włóczką lace, jest to rząd odwrotny, czyli ten tylny, czyli tył robótki. I ten trzeci rząd przerabiamy oczkami prawymi włóczką lace. No to lecimy. Oczka prawe. To jest trzeci rząd. Mamy trzeci rząd. Następnie mamy. Tak, teraz mamy czwarty rząd. Włóczka, czwarty rząd to jest tył robótki, więc wracam, że tak powiem, żeby przerobić włóczką Janet na tył robótki. Tył robótki i ten czwarty rząd ma być oczkami lewymi. Włóczka Janet. Oczka lewe. Muszę się ustawić. Tu mi się troszkę niteczki poplątało, ale to nic. Rozumiecie, ja mam presję czasu, bo to ma być skrót filmu, a zawsze się ze mnie śmieją, że robię skrót filmu, który trwa 40 minut. Filmu, który trwał godzinę 45, robię, który trwa 40 minut. I teraz robię oczka lewe. No więc dziergam sobie oczka lewe włóczką Janet. Tak, lecę do końca. Później mamy rząd piąty, jest to przód robótki. Robię to prawe oczka.
prawe oczka włóczką Lays. A tutaj mi coś uciekło. Oj, oj, oj. Tak, tu muszę zmniejszyć. O, jest. I teraz mamy prawy rząd, czyli prawa strona robótki, prawe oczka, włóczka Lays. Piąty. I to zaraz będzie szósty. Słuchajcie, już was nie będę męczyć tym pokazywaniem. Tylko właśnie chciałam pokazać to, że przesuwam sobie, by ciągle mieć tę prawą stronę robótki, po prostu inną włóczką wykonany. To jest piąty rząd i szósty rząd, oczka prawe. Szósty rząd, lewa strona robótki, oczka prawe, czyli taki Francuzik, prawda? I to jest sześć rzędów. Wykonane tym samym kolorem włóczki. Tutaj mi się poplątało. To nic, bo to jest tylko próbka. Wygląda tak, na kartce pokażę. O tak wygląda. Wygląda bardzo uroczo, lekko, letnio. Gdyby wziąć Janet w kolorze włóczki, byłoby właśnie tak bardziej ściśle, ażurowo. No i na ten szal potrzeba, już Wam mówię, dwa młotki włóczki lace, bo to głównie się dzierga lace'em, największej rzędów, i dwa młotki Janet. Także tutaj jest to, co właściwie chciałam Wam powiedzieć dzisiaj. Gdy kręcimy filmy, to znakiem dla nas, że chcecie nas oglądać, jest to, czy widzimy pod filmami rączki w górę, czy to znaczy, że Wam się to podobało. Jeśli chcecie, byśmy kontynuowali filmy w takiej częstotliwości, jakiej to robimy, to po prostu po obejrzeniu zostawcie nam ślad, że Wam się podobało. Czyli taką, wiecie, rączkę w górę. Gdy na ekranie tutaj macie, jeżeli chcecie być na bieżąco we wszystkim, co wyprodukujemy, to po prostu kliknijcie subskrypcję. Adres naszej strony, czyli sklepu, w którym można wszystkie te rzeczy kupić, jest tutaj. Także dziękujemy, że jesteście i po prostu do następnego razu.